Załóżmy, że jesteśmy poproszeni o stworzenie kodu składającego się z 3 liter, a następnie czterech cyfr. Zaznaczmy to sobie w naszym rozwiązaniu może w ten sposób. Niebieskie kółeczka to litery. Natomiast różowe kółeczka to cyfry. Mają być cztery cyfry w kodzie. Dwa, trzy, cztery. Ok. I teraz do utworzenia kodów możemy wykorzystywać litery A, ABCD. Mamy cztery litery oraz takie cyfry od jedynki do szóstki. Wiemy z polecenia, że litery i cyfry mogą się powtarzać. To oznacza, że jeżeli będziemy wybierali na pierwszym miejscu literę, to tutaj możemy wstawić dowolną literę od A do D. Możemy wstawić A, B, C lub D. Czyli mamy cztery możliwości. Litery się mogą powtarzać. To oznacza, że na drugim miejscu też moglibyśmy wstawić jedną z czterech liter. Czyli mamy cztery możliwości wyboru. Na trzecim miejscu znów mamy cztery możliwości wyboru. Następnie będziemy wybierali cyfry. Na tym miejscu możemy wybrać cyfrę od jedynki do szóstki, czyli mamy sześć możliwości. Na tym miejscu od jedynki do szóstki, na tym miejscu też od jedynki do szóstki i na tym miejscu od jedynki do szóstki. I teraz, żeby tworzyć, stworzyć kod w całości, to musimy to z, te trzy litery z czterema cyframi połączyć. To oznacza, że tutaj należy zastosować regułę mnożenia. Otrzymamy 82 944. Możliwe kody, które tutaj stworzymy właśnie w tej postaci z trzech liter i czterech cyfr. To tyle. Pa pa.